Siemanko wszystkim, witam w kolejnym filmie. Na razie jeszcze nagrywam Canonem, bo idę na skatepark. Pierwszy raz po długiej przerwie, bo na pewno od tego czwartku, odkąd nie było szkoły, to nie byłem ani razu na skateparku. I wcześniej też, bo była już słaba pogoda wtedy. Znaczy jeszcze słaba pogoda, tak może bardziej. I wtedy mało chodziłem na skatepark dlatego. Więc teraz idę. Pierwszy raz w trakcie tego czasu, korona time i tak dalej. No i raczej dla bezpieczeństwa to nie będę brać lustrzanki, nie będę dawać nikomu do nagrywania, tylko pójdę z kamerą na kasku i z tego będę nagrywać i idę na streetowej hulajnodze. Parkowa jest na razie rozebrana, bo maluję jej części, bo zamierzam ją porządnie zrobić, więc to jest jedyne, co mi zostało. I tak bym chciał pojechać na streetowej, na skatepark sprawdzić i właśnie jadę, więc żegnamy się z tym widokiem i teraz będziecie już raczej na kasku. A pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. Doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door, yeah. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store, I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. There'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Feels a year away, like the seconds, the beginning and the end. But if in time it's yesterday, your picture's gonna bring it home to me again. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. And if it's not enough, see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. There'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Wczoraj wyładowała mi się kamera w trakcie, więc nie nagrałem i tak wszystkiego i będę jechać jeszcze, przynajmniej dzisiaj, nagrywać. I wczoraj właśnie, kiedy mi się wyładowała i stwierdziłem, że nagram telefonem New Learny na rurkach, to ogarnąłem, że mogłem wziąć jednak lustrzankę i ją tam postawić gdzieś. Co prawda nie mam statywu, muszę sobie w końcu kupić gorillę, ale zawsze da się gdzieś w miarę ustawić, żeby to jakoś wyglądało. Dlatego tym razem wezmę lustrzankę, a wtedy nagrywałem telefonem, bo wczoraj zrobiłem w sumie 10 New Learnów. Czekajcie, wyjmę sobie listę. Mam to na liście, żeby nie musieć długo myśleć nad tym. I od razu będę wam wyświetlać ten trik nagrań. Albo z pierwszej osoby, jeśli jeszcze tam były. A na pewno z trzeciej, bo potem nagrywałem wszystko. Bo zacząłem robić backboardy, frontboardy.
i no to co umiem, czyli właśnie backboard do różnych rzeczy, frontboard i frontboard do whipa, do fejki i spróbowałem też frontlipa i backlipa, które też w miarę robiłem, tylko backlipa robiłem tak ledwo zahaczając o rurkę, tak mniej niż 1/4. I dzisiaj ogarnąłem bardziej, więc zrobiłem takie kombinacje tego w sumie. Czyli front lipa do heela, to był pierwszy new learn. Dalej, backlip do fejki. Trzecie, backlip do whipa, to już porządniejsze dla mnie. I potem się zaczęło, jak już się zaczynało ściemniać, to stwierdziłem, że pierwszy raz, bo nigdy wcześniej tego nie robiłem, spróbuję 50-50 na rurce. Bo mam szerszy deck, to może nie będę się tak bardzo bać. I faktycznie, zrobiłem tak ze 2-3 takie z nogą, żeby podstawić nogę tak dla pewności. A potem jeszcze w pierwszych próbach tego 50-50 raz mi się zrobił jakiś Smith, drugi raz to jest Lock-in chyba, coś takiego. Jeśli dobrze pamiętam z Game of Scootów u Bogumiła, streetowych. I właśnie od tego czasu już wychodziło mi to 50-50 po prostu za każdym razem. Nie dało się w nie nie trafić. Dlatego kolejny, czwarty new learn to jest 50-50, potem 50-50 bar, 50-50 whip i 50-50 heel, bo to nie było jakoś bardzo trudne. 50-50 whip to była pierwsza próba, bar chyba w sumie też, ale potem nagrywałem, żeby był ładniej. Z heelem jest problem, bo albo jedziesz do końca, albo musisz się odbić, no i łatwiej się odbić na drugą stronę rurki. Dobra, to jest już 7. I potem zacząłem robić 50-50 do backboarda i tu nie chciałem na razie dodawać rzeczy, bo chciałem zrobić 50-50 do backlip whipa, więc najpierw zrobiłem do backlipa i potem 50-50 backlip whip, to chyba najlepsze co zrobiłem. I już się robiło ciemno w trakcie tych całych 50-50, dlatego odstawiłem front 50 na kolejny dzień, czyli na przykład na dzisiaj. I właśnie te dodatki do 50-50 backboarda i różne tam jeszcze kombinacje. Dlatego dzisiaj jadę jeszcze raz, więc ponagrywam. Teraz ponagrywam też właśnie z trzeciej osoby lustrzanką, więc jakieś normalniejsze rzeczy, nie tylko ten new learny. Tak mi się przynajmniej wydaje. Idziemy. Podsumowując, jeździ się przyjemnie, rurki się robi przyjemnie, back 50 jest świetne, front 50 się boję i dalej jeszcze trochę pewnie będę się bać. I ciężko się jeździ, pomimo tego, że byłem 3 tygodnie jeździłem tylko na tej, na flacie, to na skateparku czułem ogromną różnicę, bo taka wysoka kierownica to strasznie odchyla. Więc ogólnie ciężko na takim secie też bar whipa, to whipa strasznie ciężko wypchnąć potem, jest taki duży opór po prostu. Ale dzisiaj udało mi się zrobić Braille Flipa Flyout. Nie robiłem na erze, nie próbowałem, bo nie miałem kasku, bo to było przy okazji powrotu z badmintona.
Ale Kiklesa też spokojnie mogę wcisnąć. Znaczy nie tak spokojnie, bo też muszę ogromną ilość siły włożyć, ale też mogę zrobić. Co nieco się da, ale muszę zrobić w końcu parkowy set, żeby na parkowym też jeździć. A teraz no mam nadzieję, że się podobało. Pojeździłem trochę i dużo było jeżdżenia, bo już edytuję właśnie końcówkę i tylko kończę film. Więc dzięki za oglądanie i narka.